Siemanko i witam was w kolejnym odcinku. Zapraszam, rozpoczynamy już za chwilę. Okej, jestem z wami. Mamy pierwszy skok dzisiaj, znaczy dzisiaj w tym odcinku, bo jeden odcinek już dzisiaj był. No lecimy, oby dobrze, obyśmy się dostali. Myślę, że to jest skok, który pozwoli nam wejść do konkursu, tak jest. A więc widzimy się przy moim kolejnym skoku. Okej, jestem z wami i mamy skok konkursowy. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry, daleki skok. Uwaga. I... szósty, no... będzie ciężko. Widzimy się za chwilę. Okej, skaczemy, kolejny skok. Następne kwalifikacje. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. To nie będzie dobry skok. To nie będzie dobry skok. Siódme miejsce. No dobra, zobaczymy, czy wejdziemy. Poczekamy. Widzimy się za chwilę. I jesteśmy z powrotem. I oby ten skok z kwalifikacji był o wiele poprawiony. Uwaga. Nie, to jest fatalny skok moim zdaniem. No zobaczymy, to są loty, może się uda. Widzimy się za chwilę. Okej, i jestem z wami z powrotem. To jest półmamut, taki bym powiedział, bo nawet 200 metrów nie ma HS, a więc tylko dwóch odpada w kwalifikacjach. Oj, pewna kwalifikacja do konkursu. Widzimy się za chwilę. Okej, skaczemy, oby to był podobny skok jak w kwalifikacjach. Dzisiaj coś punktów na razie nie możemy zdobyć w tych zawodach. Aj, upadamy, ojejciu. Ale trzecie miejsce, no chyba będzie... O, zapomniałem, że 50 jest, no nie wiem, czy będziemy, ale za chwilę się zobaczymy. I słuchajcie, 30 miejsce, a więc w końcu są punkty. No ale jesteśmy na ostatnim na razie miejscu w drugiej serii. Miejmy nadzieję, że to trochę poprawimy. Dobra. Czyli jestem tak długo z wami, aż będę prowadził. No już, czyli za chwilę się zobaczymy. Okej, a więc 26 miejsce. No dobra, lecimy z następnym konkursem i za chwilę się usłyszymy. I jestem z wami, lecimy, drodzy państwo. W kolejnym skoku, dobry to jest, dobre wybicie z progu. Ale co będzie ze skokiem, dobre lądowanie i dobra pozycja, bo jest kwalifikacja. Usłyszymy się za moment. I jestem z wami, skaczemy, konkursowy skok. Miejmy nadzieję, że to będzie bardzo dobry skok. Uwaga. Jest dobrze, prowadzimy, a więc jeszcze jestem z wami, dopóki będę prowadził, będę z wami tutaj siedział i obserwujemy, czy ktoś nas wyprzedzi, a jeśli tak, to kto i o ile, ale obawiam się oczywiście w cudzysłowie, że nikt nas nie wyprzedzi i będziemy prowadzić po pierwszej serii, co bardzo by nam się przydało, ale Wasiliew już nas wyprzedza, więc widzimy się za moment. Okej, jestem z wami 10 po pierwszej serii, ale wraz z Kamilem Stochem egzekwo, obyśmy utrzymali miejsce albo zdobyli miejsce w 10, no będzie problem z tym, moi drodzy, nie, 13 miejsce, no podpaliłem się za bardzo, no dobra, za chwilę się usłyszymy. Okej, no i ostatni konkurs dzisiaj, zaczynamy od kwalifikacji, to jest mniejsza skocznia taka, wiecie, oj, czy my będziemy w konkursie? Jesteśmy, no a więc usłyszymy się za momencik. Okej, jestem z wami, miejmy nadzieję, że nie ostatni skok dzisiaj. Uwaga, miejmy nadzieję, że poprawimy się względem kwalifikacji, to jest świetny skok. A więc usłyszymy się za moment. Okej, 10 miejsce po pierwszej serii egzekwo z Kotem i Morańką. Teraz zróbmy, żebyśmy byli w tej 10. Nadal, no, wątpliwa sprawa, myślę.
Tak jest. No, to widzimy się za momencik. Zajęliśmy 18 miejsce w konkursie. No i cóż, widzicie, po klasyfikacja po 25 konkursów, 34 miejsce, trochę spadliśmy z porównaniem do wczoraj. Jutro ostatnie 5 konkursów, miejmy nadzieję, że przesuniemy się na 30 miejsce, ale jutro rozpoczniemy też puchar letni drużynowy. No dobra, a więc ja będę z wami się żegnał na dziś, trzymajcie się ziomki, na razie, cześć!